Może na przekór temu, że wszyscy mówią o Smoleńsku, o tym, kto jest winien, czy Lech został pochowany, czy nie, czy go brat rozpoznał, czy go nie rozpoznał, kto jest winien, czy to Komorowski zamordował, czy Turk zamordował, bo Kaczyński co kilka dni formułuje inne oskarżenie pod tym względem. Zamiast tego wszystkiego obiecaliśmy sobie nie mówić o Smoleńsku. Nawet organizujemy 3 lutego dzień bez Smoleńska. Że debata o Smoleńsku to jest rodzaj mgły politycznej w Polsce. Tam była mgła, w której zginął ten samolot. A teraz z tej mgły robi się drugą mgłę. Żeby nie rozmawiać o sprawach naprawdę ważnych, całej drogi z Rzeszowa do Wilna brakuje nam 6 miliardów. Bo resztę daje Unia Europejska. Pytanie jest proste do ludzi w Polsce. Czy chcemy mieć misję w Afganistanie przez 4 lata, czy tę drogę za 2 lata? Co ma dla nas ważniejsze znaczenie? Czy są jakieś powody, żeby mamy mieć w tej chwili tę misję? Toż może powiedzieć, jesteśmy w NATO. Mamy zobowiązania, bo jak nas napadną Ruscy, to Amerykanie przyjadą i zginą nad Wisłą przeciwko Rosji. Państwo się śmiejcie, bo to jest odpowiedź na te bajki, na te opowieści. Wydajemy rocznie, w 2010 roku wydaliśmy 1 170 000 000 na pensje katechetów. 1 170 000 000, proszę Państwa. Fundusz Świadczeń Kościelnych. Czy nie należałoby oczekiwać od Kościoła w sytuacji tak trudnej, kiedy wstrzymujemy program budowy autostrad, kiedy cofamy reformę emerytalną dotyczącą każdego Polaka, żeby przez kilka lat trochę się uczyli zadania? Czy to nie jest element solidarności wszystkich w Polsce? Czy to nie jest taki moment, w którym Kościół powinien stanąć na wysokości zadania i powiedzieć tak, widzimy jak trudna jest sytuacja w Polsce, będziemy przez kilka lat uczyć zadania.